Hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj witam was w luźnej rozgrywce. Tak, witam was dzisiaj u naszej Belli. No słuchajcie, będziemy sobie dalej pogrywać tutaj. No i co, praktycznie po tym jak skończyłam poprzedni odcinek, to nagrywam ten, więc tutaj się za bardzo nic nie podziało. Czytałam wasze komentarze i tak jakoś próbowałam taką wybrać pośrednią liczbę, jeżeli chodzi o podłączenie wody i prądu, ile by miało to nas kosztować. No i myślę, że tak pisaliście, że 7-8, pisaliście, że nawet 3000, ale tak najwięcej osób pisało chyba było za takim 5000, 7, coś takiego. Więc pomyślałam sobie, że 5000, umówmy się, 5000 będzie kosztowało nas podłączenie właśnie wody i prądu, więc tutaj nasza Bella będzie teraz zbierała. Słuchajcie, też podpowiedzieliście mi, żebym kupiła sobie taki jakby stolik do wyprzedaży garażowej, który doszedł z ekożyciem, że można ładnie zarobić, więc zaraz go kupimy, bo on kosztuje 400, a tutaj nasza Bella sprzedała swoje tutaj plony i tak dalej, no i te 485 mamy, więc myślę, że możemy kupić ten stolik i faktycznie zobaczymy, czy to tak działa. No i też chciałabym, żebyśmy dzisiaj w końcu może poznali jakiegoś faceta, co wy na to, jakiegoś fajnego kolegę czy coś. O! To właśnie jest ten stolik. Może coś z czerwienią, jakiś byśmy wzięli kolor, albo różowy, o. Cyk. Ja za bardzo nie wiem, jak to działa, bo się tym tak jakby jeszcze nie bawiłam. Czekajcie, zobaczymy. Nie ma żadnych towarów na wyposażeniu. No to nie wiem, ja bym na przykład dała, a to jest, nie wiem, wosk na przykład. I co teraz? Wyczyść, wyłóż towar na stoisku. Obsługuj stoisko. No okej, okay. No dobra. To na razie wyposażenie dobra. To my tak jakby musimy coś porobić, żeby coś wystawić, więc będziemy się dzisiaj tym zarobić. Będziemy się tym dzisiaj zajmować i zobaczymy, czy faktycznie jacyś simowie będą przychodzili. Czy można to na przykład bardziej ogarnąć gdzieś tam na mieście, żeby wziąć ten stolik do wyposażenia i gdzieś na mieście posprzedawać. Zobaczymy. Dobra, Bella, która jest godzina? 6:00, a ty jeszcze jesteś taka niedospana. Co tam robi nasz orzeczek? Orzeczek też sobie śpi. Tak, wiemy, że ta rodzina nie ma przyłącza już. Ile razy nam będziecie przypominać? Dobra, Bella, wstawaj powoli. Sikniesz sobie, weźmiesz sobie prysznic. Może weźmiesz szybki, chłodny prysznic. No i zabawy ci brakuje. I w sumie, no i głodu, nie? Pokaż, co mamy w lodówce w ogóle. O. Wiesz co, może tego nie będziesz jadła, może zrobisz sobie coś, nie wiem, jakieś śniadanko. Może po prostu zjedz śniadanie jajka na toście. Wstawaj. No i tak, musimy właśnie zrobić dzisiaj pranie, musimy ogarnąć właśnie tutaj parę rzeczy, jakieś, żeby na to stoisko coś, może zrobimy właśnie jedną, jakąś świeczkę, tutaj jakieś kwiatki, syretki, bratki. Ogólnie sprzedaliśmy jedną świeczkę na Plopsi, bo jakaś kobieta od nas kupiła i paczka dotarła i wiecie, jak ona fajnie zrobiła? Chyba zrobiła 90 simoleonów za taką jedną świeczkę, więc wydaje mi się, że naprawdę fajnie. O co ci chodzi? Żeś postawiła coś. Zjedz śniadanie, moja droga. Jajka na toście, proszę, śmiało. Dobra. A tutaj patrzę, że jakieś kółeczki na szkotek. A, no tak, bo on ma cechę włochaty, nie? Nie wiem, o co jej chodzi, ale ona jakoś tak średnio się słucha i średnio chce robić to, co jej każe. Coś już tutaj w grze nie pasuje. Okej, dobra, zjadła się, najadła, to wiesz co, może zrobisz pranie, tak, ubierzemy w bali, bo patrzę, że to już pranko porozrzucane po każdym kącie. No i co? I kto do nas idzie? Elin jakaś? A, to nasza sąsiadka, czemu ty się odwaliłaś? Co, tak zimno jest tobie? Czy co? Bo ja nie wiem. Okej, dobra, tutaj worek, okej. Dlaczego wy się ubieracie? A, bo w sumie jest jesień, no tak. W sumie jest jesień, no w sumie tak. No i w sumie jest też, no, chłodno, no dobra, okej. Okay. Tylko, że po prostu jest słonecznie, no dobra. Już nie krzyczę. Dobra, pierz w tej bali. Upierzemy sobie. O, tu mam jakieś śmietki, to może byśmy wyrzucili. Tu. Też w sumie mogliśmy poddać to recyklingowi, czy tam coś, ale dobra, już. No sąsiadka, widzisz, że my pierzemy, to tutaj możesz sobie podejść do nas z tej strony. Zobaczcie, coś tutaj mamy. O, możemy ewoluować, fajnie. Fajnie, bo na tych winogronach fajnie się zarabia pieniążki. Więc ten, zbierzemy cały plon w ogóle. Czy możemy coś podlać albo coś teges szmeges?
Nie możemy nic, tego jest szmeges. Czy tutaj możemy sprzedać miód? Możemy. I tutaj możemy pielęgnować ten. Dobra, na razie nic z tym nie robimy. Dawaj, mała, dawaj. Pranko, 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 pranko. Ten kot nasz miarczy, co śmiarczy. Gdzie on jest? A on może miał, czy bo śpiewa. Nie wiem. Dobra, uprałaś? Ach. Uch. No świetnie ci idzie, świetnie. Dawaj. Dobra, upierzesz. No i co? Właśnie porobilibyśmy trochę tych rzeczy do wyprzedaży. Czyli zrobimy jakieś kwiaty, zrobimy jakąś świeczkę i zrobię jakieś coś na... Wydziergamy. No i właśnie na tym plopsy też fajnie można zarabiać, więc ona w sumie by zarabiała na tych swoich takich rzeczach. No i co? Wyładuj i przenieś rozejść ubrania na suszarce. 36 dostaliśmy za miód. No to bajki. Ej! Trzeba pielęgnować, bo one gdzieś tu znikły. Opłakana kondycja. Dobra, to musimy je popielęgnować, kurde blaszka. No i patrzcie. I sprzedamy sobie teraz, patrzcie, 224. No to super, nie? I marchewki sprzedamy, to 15. To już mniej. Chryzantem nie sprzedaję, bo ona z chryzantem robi te, wiecie, te, no. No, te swoje, te. No wie, te swoje bukieciki, o tak. No, popielęgnuj, bo żuki się obrażają na ciebie, że nie zwracasz na nie uwagi. Nie bądź taka, więc. Dobra, i śmierdzisz. Czemu śmierdzisz znowu? Kurde. Śmierdzisz. To weź prysznic. No to weź ten prysznic zwykły, może coś ci to da. No, i skorzystaj i może zrobimy jakąś kompozycję chryzantema. No i zróbmy białe chryzantemy, nie złociste, tylko białe. Zróbmy i potem coś wydziergamy, bo w ogóle to mamy... jakieś zaczęte projekty, nie? Dziergaj. W ogóle tu jest sprój, a ja cały czas czytałam sparuj i się zastanawiałam, o co chodzi z tym sparowaniem, Boże. Mamy tutaj jakieś takie orzeczy, więc coś sobie skończymy. No i zrobimy też właśnie te jakąś świeczkę w sumie. Czemu nie możemy tworzyć? A, wyrzuć maczaną świecę. A, bo ty ktoś coś robił, jak do nas przyszedł i po prostu zaczął jakąś świecę robić. Dobra, niech ona tu się ogarnia. Powoli. No i zobaczymy później właśnie, jak działa to stanowisko. Patrzcie, już mamy piąty poziom dziergania. Szybko to idzie, co nie? Mamy piąty poziom dziergania i mamy też tutaj... układania tych kompozycji kwiatów też już mamy trzeci, no i też tak pomyślałam sobie, no i wytwarzanie też już mamy i jeden, i tak pomyślałam sobie, że fajnie by było też jeszcze rozwinąć umiejętność pieczenia, bo to też zawsze fajne. O, a ty zrobiłaś ten wiszący z kwiatków, dobra. I mamy tak, to mamy, czekajcie, ona nie schowała tego, tak, mamy to i mamy świeczkę, no i jest 23:57, więc myślę, że już ja ją położę spać na tę chwilę. I po prostu z rana wstaniemy sobie i pojedziemy gdzieś tam w miasto i gdzieś w mieście właśnie będziemy próbowali sprzedać te trzy rzeczy i zobaczymy właśnie, jak to nam wyjdzie. Czy jacyś simowie podejdą, czy coś tam będą chcieli kupić i jak to wyjdzie cenowo kosztować. Bo na przykład teraz, jakbym chciała sprzedać na przykład te kwiatki, czekajcie, zatrzymam trochę czas, to one kosztują 60, nie? To 29, nie? A świeca to 25. A więc te trzy rzeczy spróbujemy opylić na straganie w dzień targowy i zobaczymy, jak zarobimy. O, patrzcie, wygasła nasza czapka. Nikt naszej czapki nie chciał kupić. No ale to dobrze, to my to po prostu teraz spróbujemy sprzedać na tej aukcji, czy tam jak to zwać. Czekaj, weź byś sprzątnęła to ze swojej tej. A, i znowu śmierdzisz, więc weźmiesz szybki, chłodny prysznic. No i pojedziemy gdzieś sobie. Schowamy to do wyposażenia i pojedziemy sobie gdzieś na miasto. Mam nadzieję, że to tak działa, że możemy gdzieś tam w mieście to wystawiać. O nie! Dobra, naprawisz, trudno. Nie będziemy nikogo zatrudniać. Ci nasi sąsiedzi cały czas nas nękają, dzwonią i w ogóle, ale nie, nie chcemy na razie, bo dzisiaj mamy troszkę roboty. Co ci tutaj się stało? Ciepława kąpiel. Aj tam, przestań. Jeszcze trochę i będziesz miała przyłącze. 5000 musimy uzbierać i będziesz miała, słuchaj. Dobra, idź napraw kran, bo ten... A w sumie w to się ubrałaś. W sumie to też jest ładne. Taka do sprzedaży akurat ładnie wyglądasz. O, zainspirowana nawet jesteś. A, no i też właśnie ostatnio mówiłam o tej aspiracji dla naszej Belli, że chyba bym coś jej tutaj jednak zmieniła, bo...
jak te czytanie książek nam jeszcze do niej pasuje w miarę, to ta logika no niekoniecznie mi do niej pasuje, więc nie wiem w sumie jaką aspirację można byłoby jej tutaj jeszcze dobrać. Znaczy w sumie na jaką by można było zmienić, nie? O, tutaj znowu coś się świeci. Pokaż. O, dobra. Okej, i to też możemy, a to nie? Nie. Dobra, ale jakoś tak szybko rosną te nasze rzeczy. Chyba wydaje mi się, że to mamy jakąś nakarm żuki i popielęgnuj. Wydaje mi się, że mamy jakąś tutaj chyba cechę parceli. Sprzedamy miód znowu. No, więc trochę tutaj ogarniemy przed naszym wyjściem. Bo strasznie szybko rosną, nie? Te rzeczy, chociaż w sumie pewnie niedługo przestaną rosnąć, bo w sezonie, a może dlatego, że w sezonie to tak rosną w sumie, nie wiem sama. Dobra, 28, wow, 336, super. Dobra, marchewki, no to 15. To już w sumie też mogliśmy spróbować sprzedać te rzeczy właśnie na tym stoisku, nie? Dobra. Bardzo najedzone, okej. Okay. A ty tutaj co? Pielęgnuj. A, to jeszcze się tutaj pomijasz z naszymi żuczkami. Żuczki. Dobra. Pomijaj żuczki, a potem, słuchaj, będzie sprzedaż szła bardzo. Mam nadzieję, że się na tym jakoś fajnie zarobi. Okej, okay, słuchajcie, przyjechaliśmy sobie tutaj, wiecie, na te miejsca, tutaj. Tutaj w sumie sprzedają ryby i tak dalej, więc pomyślałam sobie, że to jest okej. Okay. No ale tak docelowo, tak jakbyśmy przyszli, to przyszliśmy tutaj do tej jakby restauracji, tego baru. No i w sumie środek jest troszeczkę zrobiony, aczkolwiek chyba... A, chyba to jest w ten sposób zrobione, że tutaj możemy poprosić o stolik, bo wcześniej tego chyba nie było. Mamy kuchnię, czyli tak jakby normalnie możemy tutaj sobie naprawdę zjeść. Takie trochę zjedzmy na mieście jest tutaj po prostu wsadzone, bo wcześniej jak ten bar jest tak domyślnie z gry, to tak tego to nie ma. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że my byśmy się rozstawili właśnie gdzieś tutaj, chociaż ten straganik akurat jest zamknięty, to myślę, że my możemy się rozłożyć gdzieś tutaj. Dobra, podejdź. Jestem tylko ciekawa, czy właśnie ktoś coś od nas kupi i jak to będzie wyglądać. Tam mamy plac zabaw, tutaj mieszka sobie ktoś, tam też mamy jakiś basen i taki relaks, słuchajcie, time. No dobra, chodź, Bella, chodź, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że coś na tym ugramy, mam nadzieję, no. Dobra, czy możesz ten swój stolik go tutaj po prostu... Czekaj. Umieść w świecie. Możesz go tu umieścić, czy nie? Możesz. Pięknie, tylko odwrotnie. Dobra, weź go, schowaj jeszcze raz. I umieść. O, już lepiej, dobra. Nie ma żadnego towaru. Dobra, to wrzucimy. A tego nie możemy? O nie. A świeczkę? Świeczkę możemy. Nie możemy tych czapek? I tego też nie? No nie. Dobra, wyłóż towar na stoisku. Wyłóż, zobaczymy. Jak to wygląda? No i dobra, obsługuj. Dobra, tylko teraz tu nikogo nie ma. Podnieś cenę. Rozpocznij sprzedaż uliczną, tak. No nic, zobaczymy, czy ktoś tutaj do nas przyjdzie, chociaż no... Jakoś tu pusto, jakby nie patrzeć. Nie ma w ogóle simów. Tutaj ktoś łazi, tutaj są jacyś simowie, może ktoś by do nas przyszedł. Halo, zapraszam. Patrzcie, tu jest simów, a obok nas nikogo nie ma. No jak to tak? Dobra, słuchajcie, zmieniłam miejscówkę, bo tutaj mamy... Tutaj jednak więcej ludzi się kręci. Cały czas ktoś tu przychodzi, odchodzi. Przychodzi, odchodzi ktoś. A więc może tutaj nam się uda coś sprzedać. Obsługuj stoisko. No ja bym chciała chociaż jedną rzecz sprzedać. Halo, zapraszam państwa. Może ktoś chciałby chryzantemy złociste. Halo. Nikt nie chce nic. No dobra, poczekamy. Może...
Może ktoś przyjdzie. Dobra, idziesz do nas? Chodź, kup sobie kwiatka. Come here. A ty kim jesteś? Chodź, kup sobie. Czemu tylko mewy nami tutaj się interesują? Nikt więcej. No nic, postoję, poczekam. Może ktoś do nas przylezie. No dobra, naszym stoiskiem interesują się tylko i wyłącznie mewy, więc my się zainteresujemy simami, którzy tu chodzą. A to jakiś paparazzi, no dobra. Pogadajmy. Zobaczmy tutaj w środku, kto tu jest ciekawy. O, pan jest ciekawy, Arun. Zabawne powitanie, proszę, z Arunem. Tutaj jakiś pan paparazzi kolejny. Tutaj jest w ogóle nasz sąsiad. Oni jakiś klub mają, że tak na zielono się odstrzelili wszyscy. Tu chyba jakaś rendezvous. Tu kolejny paparazzi. Idźcie zapoznaj z tym Aronem. On ciekawie wygląda. Nie? Ciekawy jest. I jak on? Młody dorosły, no. Hej, co tam u ciebie? Przyjazne powitanie. Jakie ładne te wszystkie simeczki tutaj są. A ten co? A, to pewnie jakaś... A, dobra, jakaś gwiazda, okej. Okay. Nie wiem, zapytaj go, jak minął dzień, czy coś. Możemy ogólnie zachwalać towar ludziom, ale oni tak jakby w sumie nic sobie z tego nie robią. Więc wydaliśmy 400 similonów na stoisko i takie one trochę taki nie wypał. Ale może jeszcze będzie sprzedaż jakoś nam szła. Może spróbujemy też w innych miejscach, spróbujemy pod domem. Ty, Mortimer, ty jesteś kelnerem? No dobra, słuchaj, jedziemy do domu. Jest niby piątek, jest po 12, ale nic nam się nie udało tutaj zarobić, słuchajcie. Dobra, bierz te manatki, wyczyść stoisko, schowaj do wyposażenia i jedziemy do domu, bo nic z tej naszej sprzedaży straganowej. Dobra, mamy już 17. Ja od rana walczyłam z Bellą, bo nie wiem czemu, ale ona jakoś tak się przecinała. Chciałam, żeby coś zrobiła, ona się zacinała, nie chciała zjeść. Boże, dobra, przyjdź. I tak jakoś dziwnie, no ale dobra, już w końcu się ogarnęła. Potem skorzystaj, a potem wiesz co, zrobisz sobie coś, wydziergasz, bo to wystawisz na Plopsi z powrotem i to wystawisz na Plopsi. No i będziesz dziergać później. Kwiatki mamy jedne. Spróbujemy właśnie też po prostu na działce u siebie posprzedawać. Wystawimy te rzeczy, te... Świeczkę wystawimy też na Plopsi, bo w sumie na Plopsi jednak jest szansa, żeby to się sprzedało. Może spróbujemy też kwiatki wystawić na Plopsi. Zobaczymy jak kasowo, w sensie jaka kasa będzie z tego wychodziła. Czy ktoś w ogóle to kupi? Bo mówię, Tanek na kibelku powystawiała wszystko na Plopsi, no dobra. Czyli tutaj mamy już to powystawiane, okej. Okay. Tylko jeszcze świeczkę i ten, i kwiatki. Ona ma słabą towarzystwo, więc w sumie pogadamy z naszą... Spróbuj uspokoić. Czemu ona taka niespokojna, co? Dobra, powystawię na Plopsi i zobaczymy, jak nam wyjdzie. A musimy kuwetę sprzątnąć, bo trochę już się nam pobrudziła. O, dobra, pogadaj z nią, ożywiona rozmowa. O co chodzi? To jest nało, koty cię wkurzyły, czy jak? Dobra, pogadane, coś tu z nią pogadaj, żeby ci towarzystwo podrosło chwileczkę. Potem sprzątniesz kuwetę i będziesz sobie właśnie dziergać jakieś rzeczy, które... A, spięta. W tym tygodniu Albert zarobił na inwestycjach 5... A co mnie obchodzi jakiś Albert, który zarobił 5000? A ja? Ja bym chciała zarobić 5000, halo, o co chodzi? Dobra, no ja bym chciała, żebyś, ale ty jesteś bardzo spięta, no to nie wiem, posłuchaj muzy jakiejś sobie. Jak posłuchasz muzy, to ci się odepnie, odepniesz się. Dobra, teraz możesz już dziergać, czy jesteś za bardzo, nie, to znów. No to zróbmy jakieś skarpetki ze ściągaczem, dawaj. Teraz taki relax time, słuchaj, spałaś do późna, więc jesteś wyspana, więc możesz tutaj dziergać. Ciekawa jestem jeszcze, ile jest tych poziomów właśnie dziergania. Chyba 10 normalnie, co nie? No, także sobie podziergasz, tutaj towarzystwo, więc możesz ją zawołać, żeby tu przyszła i porozmawiać z nią. Czekaj, ci damy radę zawołać ją? Zrobić? Już dziergać ją możemy, nie. No to może zaraz sama przyjdzie do nas. A ja nie będę powoli już kończyć ten odcinek. No, na straganie w dzień targowy nam się nie udało nic ogarnąć, więc może w następnym odcinku trochę to zrobimy. A jak nie, to po prostu będziemy się posiłkować tylko tym Plopsi i w sumie też nawet spoko się nad nim zarabia. A więc może po prostu taka nasza będzie działalność. O, kim ty jesteś? O,
przyjazne powitanie, czemu nie? Jakaś koleżanka. I właśnie może na tym plopsi po prostu będziemy zarabiać, skoro właśnie no, na te stragany nasze nam nie wyszły. O Boże, orzeszek jaki jest słodki. Ciekawe, kiedy on urośnie i będzie kociakiem dużym. Ja myślę, że jak on już będzie dużym kociakiem, to sobie może weźmiemy kolejnego kociaka, zobaczymy. Dobra. Czemu ci towarzystwo nie rośnie? To ci gadasz z nią. Coś tu jest nie halo. O, tu się oświeci. Napełnij sadzawkę ogrodową. Nie mamy tyle pieniędzy. Nie mamy. Zbierz wodę? Możemy zabrać wodę stąd? Ale faska. No dobra. No nic, w tym odcinku jakoś nic za specjalnie się nie podziało, ale to jest właśnie luźna rozgrywka i jej uroki, czyli po prostu nic konkretnego się tutaj może nie dziać. No co, w kolejnym odcinku dalej będziemy poznawać, ja tak myślę, tutaj ten Bronson jest dość ciekawy, ale też Arun jest dość fajny, może z Arun jest w małżeństwie. Hech. No nic, może jeszcze kogoś poznamy. Może nam się uda, bo jednak byś fajnie było już tą naszą Belę tam powoli z kimś, wiecie, no spikać, nie? Przyjaciół ma, ale no faceta też fajnie by było, żeby miała, tylko wtedy już byśmy musieli tutaj przemeblowanko zrobić małe. No dobra, nieważne. Zbieramy 5000, może na tym plopsi trochę zarobimy, może się wybierzemy jakąś pracę dorywczą jeszcze właśnie, tu musimy porobić, zebrać ubrania. Także no, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, łapkę w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa.